No cześć piękni, tutaj Bury. Nie będę wam się tłumaczył, dlaczego znowu mnie długi czas nie było. W dużym skrócie, jak zobaczycie ilość tam pakunków różnych z tyłu za mną skrzyneczek. Znalazłem nową pracę i trochę mnie pochłonęło, ale spokojnie, jak zwykle mam plan wrócić do streamowania i mam plan wrócić do regularnego streamowania, chociaż wrócić do regularnego streamowania to byłoby dość duże kłamstwo, bo nigdy tej regularności wielkiej nie zachowałem. To co mamy przed sobą, pewnie po tytule wiecie, Gothic Remake, aczkolwiek jest to tylko teaser remake'u, czyli jest bardzo krótkie tam wycinek gry, początek z tego co wiem, to nie wiem, 2 godzinki maksymalnie chyba gry, ale sądzę, że nawet mniej. To jest nowy bezimienny. Może być ta zmiana, nie jest to złe. Nos ma długi, ja też mam długi nos, więc się rozumiemy z chłopakiem. Powiem tak, chciałbym obrać jak najwięcej słów podczas tego krótkiego materiału. Znaczy ubrać się w jak najwięcej słów. Do tej pory myślałem, że bardzo chciałbym remake'u Gothica, aczkolwiek ja chyba niekoniecznie myślałem o remake'u. Powiem wam szczerze, jestem jednym z tych ortodoksyjnych fanów gry podstawowej wersji, że teraz jak dłużej pomyślę, to chyba chciałbym remastera, ale takiego... Jak to nazwać? Mógłby to być nowy silnik, mógłby to być tak jakby świat zrobiony od nowa, ale z takimi samymi mechanikami, bez ingerencji w tak jakby gameplay, bo jak widzicie tutaj już możecie zobaczyć, to że jest jakiś nowy wycinek świata, bo to jest Koronia Górnicza, której absolutnie nie kojarzę, a wiecie, Gothica przeszedłem sporo czas, to jest kawałek takiego nowego terenu, tutaj mamy... w tamtą stronę chyba idzie się do starego obozu, tylko wcześniej nie było tu tych takich miejsc do wspinaczki, tak? Mi się wydaje, że tak, tam ktoś stoi, teraz z gościem pogadamy. Tak jak widzicie, jest trochę inna mechanika w ogóle poruszania się w świecie, jest inna mechanika walki. I bardziej mam wrażenie korytarzowy sposób poruszania się po świecie, że on nie jest tak bardzo twardy jak w Gothicu, że już się spotkałem kilka razy z teksturą niewidzialną, która mnie pozwalała na przykład wejść do jakiegoś bagienka, rzeczki i tak dalej. Zapiszę tu grę, bo ostatnio nie udało mi się przeskoczyć i zginąłem. Ponownież mi się nie udało przeskoczyć, a tym razem nie zginąłem. Jeszcze raz próbuję. Jak widzicie, trochę inaczej jest ta gra zrobiona. Oczywiście system walki też jest inny. I powiem wam szczerze, że pewnie wiele osób powie, ale zarobiście, że system walki jest inny. On mi tutaj chyba przypomina trochę For Honor, bo grałem trochę For Honor. Czyli mamy, tutaj nie widać jak nie walczymy w tym momencie, nie ma z czym walczyć, to nawet się nie pojawia tak jakby system walki. Strony, 3 strony cięcia mamy i bloki przy okazji, jeśli wychylimy, w tym wypadku gram myszką, bo Gothica zawsze się grało przecież na klawiaturze tylko. Ja jedynkę zawsze przychodziłem tylko i wyłącznie na klawiaturze. Dopiero od drugiej części czasem myszkę włączałem, ale i tak zawsze wolałem jednak samą klawiaturę. Podnieść Seraphis. O, mamy Seraphis, czyli to co rzeczywiście było z reguły w pierwszej części, co później w drugiej części nazwano... niebieskim bzem i Seraphis przywracasz 100 punktów witalności, czyli trochę się pozmieniało, tak jak widzicie. Po pierwsze witalność, a nie tak zwane pyżety, punkty życia i piwo królewskie, okej, zwiększa wytrzymałość. A no bo to doszła też wytrzymałość tej grze, czego oczywiście w pierwszej części Gothica nie było, dopiero w trójce ona doszła. Przepis na kanapkę z mięsem ścierwojada, czyli doszła też możliwość gotowania jakiejś substancji. No to jest bardzo spoko, to moim zdaniem jest bardzo spoko. Takie rzeczy nie zmieniają specjalnie gameplay'a, potrafią go urozmaicić, mody chyba to wprowadzały, więc ja jak najbardziej byłbym za tym. No dobra, no to zwiedzajmy tą górniczą kolinę, którą powiem szczerze, poruszam się po niej i zupełnie nie wiem gdzie jestem i to jest dość ciekawe uczucie. Zjedzmy sobie tego Seraphisa, Z użyj, okej, okay. Jak to wygląda? Nie ma żadnej animacji jedzenia, jest tylko takie świecenie się na zielono. Szkoda, bo gdzie jest legendalne. No to są te smaczki, za którymi ja będę tęsknił, jeśli by to się to nie pojawiło. I szkoda, że wychodzimy tak jakby do oddzielnego... tak jakby hadu, chudu, nie wiem, had zawsze na to mówiłem, ale słyszałem, że chud się czyta, tak jakby tego, zarządzanie ekwipunkiem, tak, to zawsze jak się tylko pojawił ten ekwipunek, przepraszam, nie wychodząc ze świata, to było spoko, bo obawiam się, że jak jestem w ciężkiej sytuacji podczas walki, to mogę w każdym momencie wejść sobie do ekwipunku i po prostu się uleczyć, więc no trochę ułatwia tę gierkę. Nie mówmy, że nie jest tak, bo jest zdecydowanie tak jak w Gothicu trzecim, gdzie po prostu na chwilę całe miasto zatrzymywało się, patrząc na nas, a kiedy my sobie spożywaliśmy kolejne pieczone mięso czy gulasz. Dokładnie. Grafika? Bardzo mi się podoba. Powiem tak, jeśli chodzi o... To jest teaser i to jest krótki wycinek gry, ona na pewno nie jest skończona, co mogę powiedzieć o samej grafice. No jest bardzo szczegółowa. Nie robią to Piranie niestety, tylko THQ Nordic, który... Nie wiem jak to wygląda, bo THQ Nordic wykupiło Piranie, więc może to robią jakoś Piranie, tylko jakby nie są dokładnie w to wpisani, ale sądzę, żeby byli zaznaczeni, więc chyba nie robią tego Piranie.
Ale widać też taką szczegółowość tego świata. To, co mi się też podobało w Gridfallu niedawno, że grafika nie musi mieć... Okej, okay, reszta rozgrywki, gotowanie. Możesz wyrabiać sobie jedzonko. Okej, okay, rozumiem. To już wcześniej ogarnąłem, że coś takiego będzie. Robienie zwierząt jedzeniem. No to już się robi trochę Far Cry. This smells awful. How can they use this garbage to lure wolves? A, i tu pojawia się kolejna rzecz, która... chyba mnie koniecznie mi się podoba. Urozmaica trochę rzeczywiście rozgrywkę, kiedy jesteście w ciszy, eksplorujecie, kiedy Bezzy ma jakieś przemyślenia. Aczkolwiek... nasz ulubiony, cyniczny w dialogach, taki ironiczny, bezimienny, który się pojawiał w pierwszej, drugiej części gry, w truce tam też mu się zdarzyło coś rzucić, tutaj trochę traci, bo te jego przemyślenia są takie... Tak jak słyszycie, o, ale to gówno śmierdzi. Traci trochę na takim inteligentnej ironii. Bezzy nigdy nie był postacią świetnie narysowaną. Jakąś tam, o, nie poznawaliśmy jakoś w głębi, że wiecie, nie znaliśmy jej zachowania. Z reguły to jednak te postacie drugoplanowe bardziej nam się wbijały w pamięć, ale bezimienny miał to swoje coś, a tutaj mam wrażenie, trochę traci. Oczywiście trudno też powiedzieć, jakby to było z polskim dubbingiem, tak? Jakby w polskim dubbingu Jacek Mikołajczyk mówił, o, tak to gówno śmierdzi, to może brzmiałoby to dużo lepiej, trudno im powiedzieć. Kogo tu mamy? Ori, jakieś nowe postacie. Nie, poczekajcie, Ori stał tam? Ori, nie pamiętam, bo ten NPC tam, jeden był rzeczywiście zawsze w jedynce tam na górze i może on się nazywał nad Ori, ale powiem wam szczerze, na świecie pamiętam, bo z nim tylko raz gadałem, a przyszedłem do grę dużo razy. To był taki NPC, który stał i miał imię nawet, co ważne w gotikach, a jednak był nieważny totalnie. To mi powiesz, Ori. You're the new guy who arrived last night, aren't you? Yes. Diego told me all about it. A spectacular welcome here. I'll say. Well, newbie, I hope you're having a good time on your side of the door, because you won't be able to get to the other side. What? Why not? Diego's orders. Until he returns, I can't open the door to you or anyone else. Are you sure there's no way I can get through the door? Well, it looks like we have a new merchant in the colony. Well. Trochę zmieniona jest sceneria dialogów, tam się ta kamera rusza, jest to całkiem w porządku, ale nie ma tego, no to już jest bardzo dobrze, słuchajcie. Chociaż są jakieś, tak widzicie, gestuki jacy śmieszne i otwierają dłonie, no Imo, nie wiem czy otwierane dłonie to jest to, czego się spodziewałem. Gdzie jest nasz ukochany, zaciśnięty pięści całe życie przeciwko policji. Nie można przewijać dialogów. Ja jestem przynajmniej w tej wersji. Jesteśmy uwięzieni, żeby ich słuchać, a powiem wam szczerze, no... nie są jakieś wyjątkowo ciekawe. A, i pojawiają się straszne te... tak jakby wskaźniki questa i tak dalej. Powiem wam szczerze, to będzie bardzo... Każda recenzja jest zawsze subiektywna. No nie można, kuźwa, napisać obiektywnego czegoś, bo zawsze piszecie ze swojej perspektywy. Ale tutaj będzie tak, oj, ja 1000% subiektywna, bo ja kocham Gothica i kocham i nawet to, że jak dostaję questa, nie pojawia się dźwięk zapisania w notesie, ten taki. To trochę boli. I dlatego na początku jak myślałem, że wow, remake Gothica ma wyjść, myślałem, super, super ekstra sprawa, ale teraz na dłuższą, w dłuższej perspektywie, nie, może źle z słów chcę użyć. Teraz jak się zderzyłem z ich pomysłem, na, to jest na razie pomysł, to wszystko się zmieni, na koniec ankieta, co jest super. Ankieta, która pozwala wszystkim graczom, którzy przeszli ten teaser, zadecydować mniej więcej, co im grało, co nie grało, czego by chcieli. I to jest super sprawa. To jest najlepsze, jakie podejście można zrobić, kiedy próbujesz tknąć w ogóle. Znaczy, najlepsze też dla nich, kiedy próbujesz tknąć taką legendę, bo jak coś się spartoli totalnie, to powiedzą, ej, no przecież... według ankiety tak tego chcieliście. Nieźle to wymyślili, ale to też fajne dla nas graczy, że można sobie jakoś mieć wpływ na tak to będzie wyglądało. Tutaj jest strasznie jasno w tym miejscu, na przykład spójrzcie, jest strasznie, to wszystko może się zmienić oczywiście, to nie jest ostateczna wersja, na to jest bardzo i pewnie daleko od ostatecznej wersji, ale jest strasznie przyświetlona ta gierka. Mniej tej mgły takiej, tego klimatu w pierwszej części nie padał dziwo, a w kolonii bardzo często padało z tego co pamiętam. Nawet miałem problem później, jak grałem sobie w wersję DX11, że save się psuły, kiedy padało, a praktycznie cały czas padało. A nie lubiłem wpisać questów na zmianę pogody tych wszystkich kodów.
Nadal jest taka toporność tej gry, tak jak w pierwszych częściach. Na plus, aczkolwiek no, mam wrażenie, że nawet trochę bardziej toporny w niektórych momentach, o dziwo. Dobra, powiem wam szczerze, nie wiem co robię, nie mam mapy, wejdźmy w interfejs tutaj, mamy mapę świata, ale nie mam mapy kupionej. To jest fajne, że trzeba ją kupić, postać, postać tak sprawdziłem pobieżnie, wszystko się zgadza. 500 expa na poziom, ok, 100 HP na start, nie pamiętam czy aż tyle było, ale to pominijmy. Ochrona, tak jak w pierwszej części, broń, strzały, ogień, magia, tak? I ja zawsze się zastanawiałem, czy jak ktoś rzuca we mnie kulą ognia, to mamy odporność na magię, zgubić czy na ogień. Czy ogień jest rzeczywiście w jedynce tylko na jaszczuro ludzi, ogniste jaszczury, bo nie ma innego przeciwnika, który bije ogniem w pierwszej części. W dwójce chociaż smoki dodali. Broń ręczna, oburęczna. Łuk kusza, tak? Otwierania zamków w tym momencie mam 100%, nie rozumiem co znaczy, to jest chyba 100% porażki, czyli zawsze mi się wytrych złam, jak nie uda się coś grać, kaszonkowa, okej. Okay. Skradania, akrobatyka i magia, czyli kręgi, okej. Okay. Gildia też, wszystko tutaj wygląda tak, jak wyglądać powinno. Z tym, że mam poziom 0,80 na 2000, a tutaj mam następny poziom za 500 i punktu 0, nie rozumiem tego do końca, to wam powiem, że chyba coś im nie wyszło. Ekwipunek, no tak jak widzicie, też podzielony na te pancerz, trofea zwierzęce. Chyba nie było trofea zwierzęce, tylko było wszystko w innych tam, ale to może i dobrze. Przejrzysty jest fajny, widać taki trochę pod konsolę, mam wrażenie, robiony. Złamany drugi miecz, 5 obrażeń i strzała, amunicja do łuku, ok, piwo królewskie. Wszystko to wygląda tak, dziennik zadań, no inaczej wygląda zdecydowanie. Jest glosariusz, to może być całkiem spoko. Ale no znamy te postacie, chyba że więcej nowych dojdzie. Naszym zadaniem jest, bo nie gram od początku oczywiście, nie będę was zanudzał, to ma być dość krótki materiał przemyśleniowy, ja mam zamiar go w 20 minutach skończyć maksymalnie, tylko z nami chwilę pogadać. Dostaliśmy misję Diego, żeby zdobyć lepszą broń. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić kilka rzeczy, które mnie interesują. Po pierwsze pokazać wam system walki, więc zaraz pewnie dostanę w pierdziel totalnie od tych zębaczy, o dziwo. Mamy zęb... A nie, to ścierwojad jest, wcześniej mnie zębacza atakował. To ze ścierwojadem powinienem mieć jakieś szanse. Ale zobaczymy. Widzicie, system walki jest tak jak For Honor, bo mówiłem. Nie wiem, czy graliście For Honor. Trzy miejsca, w które mogę jakby trzymać broń. Jeśli trzymam w dane miejsce, z którego nadchodzi atak, które jest pokazane na czerwono, jak widzicie, to zablokuję ten atak. Chyba że to będzie atak nieblokowalny i tracę jakąś kondycję. Potwory bardzo szybko wam odpuszczają nam w tej części, bo już mi się raz udało uciec przed wilkami. Dobra, spróbujemy zaatakować. Jest szybki i silny atak, co jest trochę niekoniecznie mi się podoba. Znaczy, powiem wam, jeśli system walki miał trochę przypominać jedynkę, gdzie był po prostu toporny bardzo, to jest taki sposób, a kondycja mi się skończyła, muszę trochę uważać. Ale jest to fajne, że to jest system walki, który też można wymasterować. Bo w trzeciej części na przykład system walki po prostu ssał. Ssał i to tak totalnie. A tutaj, wydaje mi się, to będzie, ale ta kamera bardzo mi przeszkadza, jest dynamiczna, trochę nadaje tej dynamiki, tej walce, ale tak się trzęsie, że zupełnie więcej się dzieje czasem. Dobra, spróbujmy tym silnym. Kuźwa. O ty gnido. Ale czy mam uniki pod spacją? Tak, zapomniałem o tym wspomnieć w ogóle. Bo jakoś uniki, gothic. Wiecie o co chodzi. Zupimy ścierwojada, mięso ścierwojada, pazur ścierwojada. Okej, okay, no to możemy pazur pozyskiwać bez umiejętności. Akurat parę ze ścierwojadów nigdy nic nie zapiję oprócz mięsa. No ale okej. Okay. Będę chciał jeszcze sprawdzić zaraz. Znajdę jakiegoś NPC-a. To jest dla mnie bardzo ważne. Czy ja mogę pokonać NPC-a i zabrać jego broń i wszystko co ma. O, tam mamy gościa. Zaraz spróbuję go nawalić, zobaczymy. Czy na przykład jak se pójdę jako cień do obozu starego obozu i nakopię bliźnie, to będą wziąć jego miecz i być OP do końca gry. No przynajmniej przez pierwsze 4 rozdziały. Bo tak się przecież gra w gotiki. Wyciągam broń. Mogę gościa zaatakować? Mogę czy nie? O! Nie wiem czy to tylko teaser, czy tak ma działać, ale to już mi się nie podoba. Nie można atakować NPC-ów. A kto nie wyczyścił starego obozu kiedyś całego i kto nie zabierał bliźnie jego miecza albo na przykład szeklowi jego oporu i kuszy wojennej, no to nie gra w gotika nigdy, więc tego chyba nie będzie można zrobić, przynajmniej w tym teaserze na pewno nie mogę walczyć z NPC-ami, więc to mnie trochę boli.
o czym mówiłem wcześniej, spójrzcie, nie mogę na przykład wchodzić w takie miejsca. W jedynce nie miałbym żadnych problemów, żeby skoczyć do wody, nawet do wodospadu, który gdzieś mnie popchnął. Więc no taki bardziej tunelowy, korytarzowy jest ten system. Na razie to jest teaser tego świata i to mi się niekoniecznie się podoba. No magii raczej nie sprawdzimy, czyli na pewno nie. No ale spójrzcie, tutaj się cały czas ten mnie atakuje, ale to w dupie z tym. A, i mamy szybszy bieg, czego nie było oczywiście w jedynce bez mikstury, w dwójce zresztą też nie. No ale ten świat jest taki bardziej... no, zamknięty. Półotwarty, ja to nazywam. Znaczy pewnie trochę mniej niż w Gridfallu, ale no są to takie te ścieżki zamknięte dla nas. Mam autosave, ale to już po prostu znamie czasu i może i dobrze. Dobra, to gotowanie jak wygląda. Mogę zrobić kanapkę, mam chleb i mięso ze ścierwojada. 15 HP. No i spoko, wygląda nieźle, ser się tam bierze z nie wiadomo skąd, ale... ale git. Muzyka klimatyczna, nie jest to muzyka z Gothic 1, ale ma tam swoje plusy i minusy, trudno ją nazwać na dłuższy, znaczy trudno powiedzieć jak to będzie wyglądało. O, dostałem achievement za obleśne buciory, bo... a, bo można deptać chrząszcze, to na duży plus, bo pamiętam jak się pałką biło. No, ciężko było trafić, żeby dla snafa przynieść. Bryłka ruda jest taka mała, śmiesznie. Taka rzeczywiście bryłeczka rudy. Ale to może tak też lepiej jako waluta wygląda, a nie że daje taki kuźwa klot wielki. Tak jak widzę, jednak ten eks trochę inaczej to wygląda, bo tutaj już mam 240 na 2000. Dobra, nie będę grał w to dalej. Przejdę sobie tego teasera na pewno, ale to już tak na własny. Powiem wam tak, szczerze myślę, że na dłuższą metę wolałbym, tak jak mówiłem, remaster Gothica. Świetna grafika w nowych warunkach oświetleniowych, nowe tekstury i tak dalej. System walki tak samo jak był. Kontrol, przód, boki, tył, żeby blokować. No i co tam jeszcze? I chyba nie zmieniać fabuły, nie zmieniać postaci. Zrobić tak jakby to samo, tylko na nowym silniku graficznym, to nawet wtedy dubbing ewentualnie będzie można przenieść z podstawowej wersji, bo Gothic bez dubbingu dużo straci, a ja nie wiem, czy teraz dałoby się zatrudnić tych samych aktorów, żeby oni tak samo to świetnie zagrali, żeby był ten sam klimat. Ale z drugiej strony myślę, że ja jestem gościem, który za dużo razy grał w jedynkę, za bardzo jest tam do niej przywiązany. Jednak remake'i, tak jak Resident Evil na przykład dwójka to zrobiło, warto zrobić czasem, trochę posmieniać, trochę dodać i może to wyglądać lepiej, aczkolwiek do Residenta nie miałem w ogóle, bo nie grałem w podstawową dwójkę. Grałem tylko w tego remake'a, ale z tego co słyszałem to było bardzo pozytywne głosy. Z Gothiciem byłoby dla mnie ciężko, bo to jest jednak gra, którą kocham, a jakby dwójkę mi ruszyli w ogóle z Nocą Krukę i przerobili zupełnie, to nie wiem, czy potrafiłbym ją pokochać. Chyba dalej będę wracał po prostu zawsze do tych podstawowych dwóch wersji. 61 raz przejdę Gothica drugiego, a Gothica pierwszego, 20 któryś, nie pamiętam. Więc tyle. Fajnie, fajnie, że jeśli to zobaczyliście ze mną, jeśli zgadzacie się z moimi opiniami, to fajnie, jeśli niekoniecznie, to też fajnie, bo ważne to, żeby mieć różną opinię, możecie napisać w komentarzu. Jeśli ktoś dotrwał do momentu tego w tym filmie, to będę wracał do streamowania. Jak mówię, pracuję teraz jako przedstawiciel medyczny, ale zaraz mam długie wolne, od 18, od 21 do 6 stycznia jestem w domu, mam wolne. Takie mam wolne, na umowie o pracę, powiem. No, nie dość, że samochód służbowy dostałem, dobre pieniądze, to jeszcze mam dużo wolnego. I będę miał zamiar streamować. Wróciłem, długi czas je streamowałem też, bo nie miałem drugiego monitora, oddałem braciakowi, teraz znowu mam dwa monitory, więc mogę zawsze mieć podgląd nad to wszystko. Więc będę wracał do streamowania, dzieciaki, prędzej czy później. Sądzę, że jak teraz to nagrałem i trochę się wkręciłem w temat, to pewnie szybciej niż później. Pewnie po tym wyjeździe wrócę, dzisiaj jest 14, wrzucę to dzisiaj. 21 pewnie pojawi się pierwszy stream, będziemy se grali w co? Władcy Pierścienie, Drużynę Pierścienia, czyli taką przygodówkę mojego dzieciństwa. Będę po prostu łzami w oczach grał, bo tak naprawdę nie grałem w tę grę, tak ją lubiłem za dzieciaka. I tak się bałem na zguli w pierwszej w Shire, kiedy łapało i mówi: o tej pierścień! Dobra, dzięki jeszcze za uwagę, słuchajcie. Mam nadzieję, że zrobię remake Gothica i będę potrafił go pokochać. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hejo!